Tam przygotowali mu wieczerzę. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 2 werset. Dopóki król jest przy swym stole, mój nard wydaje swą woń. Pieśń nad pieśniami, 1 rozdział, 12 werset. Kiedy król jest przy swoim stole? Nieczęsto zdarzało się na tym smutnym świecie, by ktoś przygotowywał wieczerzę dla Pana. W czasie sceny opisanej w Pieśni nad pieśniami król był przy swoim stole, a pachnidło panny młodej roztaczało swój zapach. Z kolei w trakcie wydarzeń opisanych w Ewangelii według Jana 12 błogosławione dla Marii było siedzieć u jego stóp Pana Jezusa. Było siedzieć u Jego stóp jako uczennica i słuchać Jego słowa. Ale wtedy pachnidło Marii nie rozsiewało swojej woni. Błogosławione też było upaść u Jego stóp w dniu smutku po Łazarzu i otrzymać pociechę z Jego łez. Złamane serce Marii nie rozsiewało wtedy przyjemnej woni. Przyszedł czas, kiedy król pośród swoich zajął miejsce przy swoim stole, nie zajmując się już pocieszaniem na ich drodze, podnoszeniem w ich smutkach, ich słabościami lub poprawą ich błędów, ale odpoczywając ze swoimi. Wtedy rzeczywiście nadeszła odpowiednia chwila, aby przynieść alabastrowy słoik i wylać drogocenne pachnidło na króla, a dom został wypełniony pięknym zapachem uwielbienia, jak mówi nam Ewangelia Jana 12, rozdział 3, werset. To właśnie obecność króla przy jego stole wywołuje uwielbienie dla niego. Tylko serce, uwolnione od smutków, ćwiczeń i pracowitej służby, może oddawać cześć w obecności króla. Uczenie się u jego stóp jest dobre, lecz uczenie się nie jest uwielbieniem. Uczenie się u jego stóp jest dobre, lecz uczenie się nie jest uwielbieniem. Bycie pocieszonym przez jego łzy współczucia jest słodkie, lecz pocieszenie nie jest uwielbieniem. Kiedy przygotowujemy ucztę dla Chrystusa, kiedy król jest przy swoim stole, to nie jest czas na pouczenie, to nie jest czas na pocieszenie. Tam zostawiamy za sobą nasze smutki, naszą ignorancję, nasze codzienne troski, a podczas jego wieczerzy on sam jest przedmiotem naszych myśli i uczuć. Serca są wypełnione Chrystusem i uwielbiają nasze pachnidło, wydaje swoją woń. A ty, czy zgromadzasz się do imienia Pana Jezusa, tak, że pośrodku Pan Jezus jest między tobą i innymi braćmi, tak jak obiecał to w Mateusza 28, 20, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, oraz Mateusza 18, 20, tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia mego, tam jestem pośrodku nich. I wtedy, kiedy Pan Jezus jest pośrodku, przy swoim stole, to my, zgromadzeni wokół Niego, możemy wydawać swoją woń uwielbienia.